Dzień dobry Państwu, nazywam się Magda Nowakowska, jestem tłumaczką literatury gruzińskiej i mam wielką przyjemność zaprezentować Państwu ostatnią książkę przetłumaczoną przeze mnie, wybitnego gruzińskiego poety pod tytułem Tobie wolno. Jest to tomik poezji, który miałam zaszczyt nominować do Nagrody Europejski Poeta Wolności, tomik i również osobę samego autora. Jest to szczególny tomik pod wieloma względami. Powstał w czasach, kiedy sam autor zdecydował, że wybiera emigrację. Mieszka obecnie w Austrii. I powodem tego jest konflikt, w jaki popadł z władzami gruzińskimi. I sam tomik też odzwierciedla, myślę, pod bardzo wieloma względami stan ducha nie tylko autora, ale również całego jego pokolenia. I jest to tomik z jednej strony bardzo refleksyjny, bardzo autoironiczny, ale też z drugiej strony tak jak przez czarne chmury przepłyskuje też ta radość życia, którą Gruzini mają mimo wszystko. I chciałabym Państwu przeczytać dla zachęty jeden z moich ulubionych wierszy z tego tomiku pod tytułem Prawda. Nie ma tak, że na zewnątrz zawsze jest prawda, a we mnie, w środku, prawie nigdy jej nie ma. Zamaskowałem się, nie było innego wyjścia. Nie poznawałem już siebie od środka. Inni nie poznawali mnie od zewnątrz. Prawda niejako się wyrównała. Szkoda, że zanikły wiersze. Tak jak powiedziałam, jest to wiersz autoironiczny. Wiersze wcale nie zanikły. Zwiad pisze i cały czas wydaje. Jego ostatni tomik został przetłumaczony również na język niemiecki. A ja mam nadzieję, że wreszcie będę mogła go poznać, ponieważ póki co jeszcze nie miałam okazji. Na razie jesteśmy wirtualnymi przyjaciółmi i mam nadzieję, że niedługo to nastąpi. A w międzyczasie polecam Państwu serdecznie książkę wydaną przez Instytut Kultury Miasta Gdańsk pod tytułem Tobie wolno, autorstwa Zwiada Ratjaniego. Dziękuję bardzo.